Po 9:20 pielęgniarka okazała mi córeczkę na korytarzu. Mogłem ją wziąć na rączki, ucałować, wytulić. Jedno, jedyne zdjęcie mam z córeczką, które wykonała pani. Płakała od razu. Wydaje mi się, że najszybciej ze wszystkich tych trzech moich dziewczynek była taka silna, wrzeszczała od razu. Właściwie miałam wrażenie, że jeszcze gdzieś tam w środku we mnie była i już płakała. No, po prostu szczęście niesamowite, łzy. Miałam to szczęście ją objąć, ucałować, podotykać. I to były te moje 2 minuty. Pierwsze i ostatnie, jakie miałam z córeczką. Karolinka była trzecim dzieckiem pani Magdaleny i pana Mariusza. Urodziła się poprzez cesarskie cięcie 16 listopada ubiegłego roku w szpitalu w Gorlicach. Po pierwszych badaniach i ocenie lekarzy dostała 10 punktów w skali Apgar, co oznacza, że była zdrowym i silnym noworodkiem. Pani Magdalena musiała zostać na sali pooperacyjnej. Na ten czas dziewczynka trafiła do sali noworodków pod opiekę położnych. Po 3 godzinach zaczął rozgrywać się dramat. Zobaczyłam w drzwiach panią ordynator oddziału noworodków. No, po minie już stwierdziłam, że coś jest nie w porządku. Podeszła do mnie do łóżka tak bardzo spokojnie. Powiedziała mi w ten sposób, że serduszko się jej zatrzymało, miała niewydolność oddechowo-krążeniową. Że sytuacja się jakby unormowała, ale Karolinka nie jest w stanie oddychać sama. Poleciałem do pomieszczenia, w którym przebywała nasza córeczka. No to tam zastałem 3 pielęgniarki, które ręcznie wentylowały dziecko za pomocą specjalnego worka. I pan widział tę akcję ratunkową? Tak, widziałem. Oczywiście mam też nagrany krótki filmik, jak pielęgniarki starały się uruchomić respirator i nie wiedziały, dlaczego nie chce nasze dziecko oddychać, współpracować z tym respiratorem. Zdecydowano o szybkim transporcie dziecka do szpitala w Krakowie. I tu pojawiły się problemy. W Małopolsce NFZ finansuje tylko jedną specjalistyczną karetkę do przewozu noworodków, która w tym czasie była w Tarnowie. Ustalono, że po dziewczynkę przyjedzie transport z prywatnego szpitala w Nowym Sączu, oddalonego od Gorlic zaledwie 40 km. Była godzina 13:50. Karetka w Gorlicach pojawiła się dopiero po ponad 2 godzinach, o 16:05. Według pana Mariusza zespół karetki miał problemy ze sprzętem. Załoga tej karetki próbowała uruchamiać. W ogóle nie działały żadne wyświetlacze, wskaźniki. Były, no w ogóle sprzęt nie mógł ruszyć. Podejrzewali być może jakieś, nie wiem, czy rozładowanie akumulatora, czy ewentualnie przytkane przewody, więc podpinali je do przewodów technicznych, które znajdowały się w ścianie. W Krakowie karetka pojawiła się o godzinie 19:20. Lekarze natychmiast zaczęli diagnozowanie dziecka. Od zatrzymania akcji serca Karolinki, do którego doszło około 12:15, do przyjazdu do Krakowa minęło 7 godzin. Około godziny 3 w nocy lekarz powiedział mi, że w tym stanie, co już dotarło z Gorlic, tak wymęczone, silne niedotlenione, to już na cud nie możemy liczyć. Lekarz w trakcie rozmowy już dał mi znać, że to już jest po prostu koniec. Więc poprosiłem szybko pielęgniarki, żeby odłączyły ją od tych aparatur i dały mi ją na rączki. Także mogę powiedzieć, że zmarła mi na rączkach. Pan Mariusz, widząc jak przebiegała akcja ratunkowa Karolinki w szpitalu w Gorlicach, zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obecność treści pokarmowej w ostrzelach dziewczynki. Takie wyniki zaskoczyły rodziców, ponieważ pani Magdalena w ogóle nie karmiła córki. Okazuje się, że powodem zatrzymania akcji serca mogło być zakrztuszenie pokarmem. Dzwoniliśmy do UJASKA, żeby nam wyjaśniono tak z polskiego na nasze, o co chodzi w tych wynikach sekcji, żebyśmy mieli pewność, prawda? No i pani nam, ordynator chyba, tak? Tak, rozmawiałaś, pani Katarzyna wyjaśniła. Janusz, że po prostu niepokojącym jest to, że została znaleziona treść pokarmowa w ostrzelach. Zakrztusić się mogło, owszem, po każdym karmieniu. No, ale gdy była odpowiednia reakcja szybka personelu, dziecko nie utrzymało pomocy, więc siniało. Organizm został niedotleniony. Też nie wiemy, ile to trwało. No, może się biedna męczyła tam, a też nie umiała zawołać przy pomocy, to małe dziecko, tak?
Lekarze ze szpitala w Gorlicach nie potrafią wyjaśnić, co stało się na oddziale w czasie, gdy dziewczynka była pod opieką położnych. Szpital twierdzi, że nie odbyło się żadne karmienie dziecka. Według relacji pielęgniarek nie wymagała ani do pojenia, ani do karmienia. Generalnie te dzieci, szczególnie, że ono miało odruchy wymiotne i czasem właśnie z tego, co panie mówiły, to niezbyt chętnie chciałoby jeść. Także nie było, według relacji personelu pielęgniarskiego, bo takie tylko posiadam, nie było ani dokarmiane, ani dopajane. Jest normalne, że po urodzeniu dziecko się karmi, a pani próbuje mi powiedzieć, że tutaj nikt nie karmił dziewczynki. Dlaczego? Skoro jest to powszechnym standardem. Znaczy, wie państwo, czy standardem jest przystawienie do piersi, bo o to chodzi, żeby laktację pobudzić i żeby dziecko po prostu samo odruch ssania w sobie wyrabiało. A czy ktokolwiek ustalił z mamą, o której godzinie będzie odbywało się pierwsze karmienie Karolinki? No, tutaj trzeba by było zapytać personelu średniego, bo po prostu nie wiem, nie mam takiej informacji. Ale państwo mieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, co tak naprawdę wydarzyło się, dlaczego ta dziewczynka więc zmarła. Dlatego... I pani mówi mi, że pani nie wie. Więc nie, co państwo nie, ustalili? Nie. My po prostu rozmawialiśmy, bo od razu przeprowadzaliśmy w dniu zdarzenia, było przeprowadzone postępowanie właśnie wyjaśniające i według relacji pielęgniarek dziecko nie było ani pojone, ani karmione. To skąd treść pokarmowa w oskrzelach tego dziecka? Nie wiem. Dziecko leżało na tej sali, to jest sala obserwacyjna. Tutaj jest cały czas jakiś personel medyczny? Czy tutaj jest dyżurka pielęgniarek? Jak to wygląda? Nie, tutaj w tej chwili nie jest na stałe. Tutaj nie ma na stałe, nie ma takiej nawet możliwości, żeby tutaj była na stałe pielęgniarka. Naprzeciwko sali się znajduje punkt pielęgniarski. W związku z tym no, dzieci są jakby dozorowane. Dla wojewódzkiego konsultanta do spraw neonatologii powody śmierci Karolinki również są dziwne. Rozpoczął analizę tej sprawy, aby wyjaśnić, co wydarzyło się w szpitalu w Gorlicach. Panie profesorze, kto ponosi odpowiedzialność, kto odpowiada za noworodka, kiedy on nie przebywa ze swoją matką na jednej sali? Jest w oddziale noworodkowym pod opieką pielęgniarek. Czy ta wspólna sala noworodków, ona jest nadzorowana przez położne, ale czy one tam mają obowiązek przebywać cały czas? Tak, oczywiście. Noworodki nie są pozostawione same, bez opieki w sali. Zawsze, jeżeli nawet jeden noworodek znajduje się na tej sali, obowiązana jest tam pielęgniarka do opieki nad tym noworodkiem i doglądania. Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki pielęgniarskiej, nawet na chwilę. Stwierdzono obecność treści pokarmowej w oskrzelach. Co to oznacza? To oznacza, że mogło dojść do zachłyśnięcia się treścią pokarmową w momencie, kiedy noworodek przebywał na sali oczekując na kontakt z matką. Wielokrotnie mieliśmy tutaj do czynienia z zachłyśnięciem się treścią pokarmową w oddziale, bo tak się dzieje i to głównie u dzieci małych. Ale to jest działanie, które wymaga szybkiego odessania, odpowiedniego rozwentylowania płuc, czasem zastosowania antybiotyków. I to nie jest powód do tego, żeby takie dziecko zmarło. Państwo nie mają sobie nic do zarzucenia, że wszystko tu zadziałało. No przecież to państwo odpowiadali za bezpieczeństwo tego dziecka. To państwo powinni doglądać, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś znajduje w łóżeczku sinne dziecko, które nie oddycha. Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że są sytuacje nawet medycynie nie do przewidzenia. I tutaj dla nas to było kompletnym zaskoczeniem. Jest to niepojęte, że w szpitalu doszło do takiej sytuacji. Tak, owszem, ale analizowaliśmy wszelkie nawet doniesienia światowe. Państwo szukają przyczyn w światowej literaturze, a może powód jest bardzo błahy. Ktoś w pośpiechu po prostu źle ułożył to dziecko, ktoś nie dopilnował, może ktoś się nakarmił, a dzisiaj pani mówi, że nie da się ustalić, czy było karmione, czy nie. Skąd w oskrzelach treść pokarmowa się wzięła? Tak jak mówię, że ja tylko mogę polegać na tym, na informacjach, jakie uzyskuję od swojego personelu. Kto zauważył, że coś dzieje się nie tak z Karolinką? Z relacji z jednej pielęgniarek wiem, że dziecko zostało znalezione przez pana radiologa, technika, który w tym czasie około godziny 12 przy innym dziecku wykonywał jakieś badanie. Nie wiem jakie, czy to było USG, czy również prześwietlenie.
i to on zwrócił uwagę personelowi, że nasze leży sine. Jeżeli ktoś mówi, że w tym przypadku standardy zostały zachowane, to możemy zadać sobie pytanie, czy dziecko, które urodziło się, które właśnie się urodziło i zostało oddane matce, czy matka, która jest odpowiedzialna za to dziecko, zostawiłaby je na 3 godziny bez opieki, bez nadzoru, bez kontaktu wzrokowego choćby? No według mnie nie, to jest pytanie retoryczne. Dlaczego więc na oddziale Gorlickiego Szpitala dziecko było bez nadzoru między godziną 9.20 a 12.15? Ja zadaję takie pytanie, ono jest, może ktoś powiedzieć, jak to bez nadzoru? Przecież byli wszyscy byli lekarze, były położne, kontrolowały stan dziecka. Nie, bo z dokumentacji medycznej wynika, że nikt do dziecka nie zaglądał do godziny 12.15. A jeżeli istnieje monitoring potwierdzający to, to państwo go nie otrzymali. To my go nie otrzymaliśmy, a szpital go nie udostępnił. W sali, w której przebywała Karolinka, jest monitoring. Kamery standardowo filmują noworodki w łóżeczkach. Nagranie przekazane do prokuratury z tego tragicznego dnia zaczyna się od godziny 13 i pokazuje jedynie podłogę oraz nogi personelu. Okazało się, że dyrektor szpitala w ogóle nie oglądał tego zapisu i nie wiedział, jaki materiał przekazano śledczym. Odmówił nam również wyemitowania przeprowadzonego z nim wywiadu. Lekarka pracująca na oddziale wyjaśniła, że to ręczny monitoring i akurat tego dnia nikt nie ustawił kamery na inkubator Karolinki. Przeczytam mu relacja ojca. Widziałem na korytarzu za biurkiem monitor, na którym było cyklicznie widać tą czwórkę dzieci, które przebywają w tamtym pomieszczeniu razem z moim dzieckiem. A w tym momencie, co zobaczyłem, to są tylko nakręcone stopy pielęgniarek i kawałek respiratora. Więc ja się pytam, gdzie jest 3/4 obrazu z tej kamery? Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego transport dziecka trwał tak długo. Karetka z prywatnego szpitala nie realizowała nigdy pilnych wyjazdów i robiła to tego dnia po raz pierwszy. Dyrekcja w przesłanym oświadczeniu nie wyjaśniła, dlaczego przejazd 40 km z Nowego Sącza, gdzie stacjonuje, do Gorlic, zajął im ponad 2 godziny. Odmówiono też rozmowy przed kamerą, zasłaniając się prokuratorskim śledztwem. To jest zagadnienie objęte planem tego śledztwa. Prokurator też będzie wyjaśniał, czy taki sposób prowadzenia akcji transportowej nie podniósł jeszcze stopnia zagrożenia i nie miał związku z końcowym efektem, z końcowym skutkiem, zgonem tego dziecka. Ponieważ w zapisie monitoringu, jak ustalił prokurator i policjanci, którzy go analizują, są rejestrowane sceny, które standardowo nie powinny być objęte monitoringiem, stąd są w tej chwili prowadzone czynności, które zmierzają do wyjaśnienia, czy to jest kompletny i właściwy zapis rejestrowany na terenie szpitala. Gdybym wiedziała, że tak się to skończy, no to nie wypuściłabym jej z ramion wtedy. A zawinił po prostu człowiek. O tej godzinie 12.15. Szpital być może ma sprzęt, być może ma wielu dobrych specjalistów, ale jest wiele niedociągnięć i wiele procedur, które nie powinny mieć miejsca, które powinny być udoskonalone, bo w naszym odczuciu nasze dziecko nie miało opieki w tym szpitalu takiej, jaką powinno mieć dziecko, po prostu człowiek.